Pan Dariusz Mazur, prezes SKS Wigry Suwałki, jest dzisiaj w naszym studio. Dzień dobry. Sam jednak dzisiaj. No tak, <laughs> trener, trener ma swoje obowiązki, zajęcia i, i ciężko było to przełożyć, Pogodź. bo y, ważniejsze jest, żeby dobrze przygotował zespół do meczu piątkowego. Jak najbardziej. Pozdrawiamy zatem pana Dominika Nowaka, szkoleniowca białoniebieskich, bardzo serdecznie. Jakie panują nastroje po ostatniej inauguracji? Biało-niebiescy po bardzo dobrym spotkaniu, szczególnie drugiej połowie, pokonali 1-0 GKS Katowice. Jedynego gola na wagę trzech punktów zdobył Kamil Adamek. I przypomnijmy może, to był pierwszy zwycięski inauguracyjny mecz od kilku lat. O ile dobrze pamięcią sięgam, ostatni taki mecz był ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. 4-1 na inaugurację sezonu, po którym awansowaliśmy klasę wyżej. Zgadza się? No tak, zgadza się. Poprzednie dwie inauguracje, raz był remis ze Stomila Molsztyn w inauguracyjnym sezonie w pierwszej lidze. W zeszłym roku z tym samym, samym GKS-em Katowice przegraliśmy w Katowicach, także bardzo się cieszymy z tego wyniku. Natomiast no, spokojnie, bo, bo to jest na razie tylko jedna kolejka, jeden mecz, aczkolwiek GKS głośno mówi, że ekstraklasa albo śmierć, także Także w żargonie takim... Żartobliwie można by powiedzieć, że tym meczem przesunęliśmy i bliżej do śmierci niż do ekstraklasy. Po pierwszej kolejce natomiast my nie oglądamy się na GKS, cieszymy się z trzech punktów, ale mamy przed sobą bardzo na pewno ciężki mecz ze Zniczem Pruszków, który mimo, że przegrał pierwsze spotkanie, to, to po bardzo zaciętym pojedynku i, i, i jestem przekonany, że, 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 że w piątek y, tanio skóry nie odda, a, a musimy po prostu. Y, zagrać jeszcze lepiej niż z GKS-em Katowice, żeby żeby sprawić kibicom miło niespodziankę. No do tych spotkań nadchodzących jeszcze w dzisiejszej rozmowie wrócimy. Czy wszyscy zespole zdrowi po meczu z Katowicami? No bo GKS no, nie, oszukuj, nie oszukujmy się, do najczyściej grających zespołów w pierwszej lidze nie należy. No nie, nie było jakichś tam sytuacji, które mogłyby spowodować kontuzję w trakcie meczu. Urazy, drobne urazy leczą kwamę i, i nasz nowo pozyskany stoper. Także myślę, że oni dojdą lada moment również do zespołu. Także na zdrowie nie narzekamy. Czy bramkarz białoniebieskich Karol Osalik, w pełni sił? Tak, w pełni sił. W tej chwili y, broni y, Chirek Zok. Karol był na ławce rezerwowych, wszystko jest w porządku, także y, rywalizacja o numer jeden y, będzie trwała na pewno y, przez całą rundę. No akurat jeżeli chodzi o bramkę, co Chirek zresztą również pokazał, no na razie nie mamy co się martwić. Obsada wyborowa. No chyba, chyba nie mamy z tym problemów. Y, zarówno jeden, jak i drugi bramkarz, y, y, gdy dostawali swoją szansę, to, to godnie reprezentowali nasz klub i jesteśmy z postawy bramkarzy zadowoleni. Oby tak dalej. Bardzo cieszymy się, że wszyscy piłkarze, no tutaj pomijając Kwamę oraz Stopera, są w pełni się, bo piłkarze suwalskich Wigier czeka istny maraton, nazwijmy rzecz po imieniu. W 8 dni trzy bardzo trudne spotkania, jedno pucharowe z ekstraklasową Termaliką Brubet-Nieciecza, o tym również zaraz powiemy, która ostatnie spotkanie, no co prawda przegrała, ale w tym sezonie wygląda naprawdę groźnie. Mecz bardzo atrakcyjny kibicowsko, jeżeli chodzi bo rozumiem, że do Pucharu podchodzimy na 100%, no bo patrząc na kilku pozostałych pierwszoligowców, niekoniecznie tak jest. Mm, no nie wiem jak inni, my patrzymy na siebie, bardzo byśmy chcieli zajść jak najdalej w tym Pucharze, E, gramy w 1:16 z Termaliką, pomimo że jest to zespół, który e, krótko gra w ekstraklasie, ma bardzo silny skład, e, kilku znanych dobrych zawodników e, z bogatym doświadczeniem, prowadzi ich znany trener e, Czesław Michniewicz, także jeżeli chodzi o stronę sportową, jest to naprawdę bardzo atrakcyjny i silny rywal. E, no i będziemy chcieli stanąć na wysokości zadania i podjąć próbę e, tego Historycznego awansu do jednej ósmej, tak, bo y, do tej pory y, Wigry najdalej zaszły do jednej szesnastej pocharu Polski i myślę, że, 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 że naprawdę warto przyjść na to spotkanie, y, żeby, żeby pomóc naszemu zespołowi w tej walce, bo podchodzimy do niej na 100% i, i naszym marzeniem byłoby zagrać w następnej rundzie, no ale zobaczymy we wtorek, o 22 już wszystko będzie jasne. Jak pokazała przeszłość Termalika jest zdecydowanie do ugryzienia? Tak więc. No, jest to bardzo silny zespół. tak? Przegrał, przegrał na razie spotkanie z Zagłębiem Lubin. Ma sześć punktów w ekstraklasie. To umówmy się, że dla nas to jest zespół grający o klasę wyżej i, 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 i dużo na papierze y, dużo mocniejszy. Ale rzeczywistość, rzeczywistość okaże się we wt w wtorkowy wieczór. My za wszelką cenę będziemy chcieli stworzyć dobre widowisko i wygrać ten mecz. Początek tego spotkania we wtorek, tak, 9 sierpnia o 19:47, o czym wspomnieliśmy jeszcze w rozmowie poza anteną, godzina nieprzypadkowa. No tak chcemy nawiązać do historii klubu e, w 2017 roku. E, jest, mija 70 lat e, istnienia e, wigier suwałki. E, dlatego postanowiliśmy, że, że już cały sezon e, 2016-2017 będzie, będzie to. E, będziemy jakby w, w całym sezonie m, mieli szereg imprez, e, które będą nawiązywały do tej rocznicy, bo jest to 70. sezon klubu m, w historii e, i już od września przed piątkowym meczem podamy oficjalnie Jakie imprezy włączyliśmy do obchodów w rocznicy 70-lecia klubu?